Grzegorz Durlej, mistrz lotów krótkodystansowych. W Makoszynie, niedaleko Kielc, mieszka niesamowicie utalentowany hodowca gołębi pocztowych. Mimo tego, że jego gołębniki mają już ładnych parę lat, to nadal są bardzo funkcjonalne i dobrze spełniają swoje zadanie. Grzegorz Durlej, bo o nim właśnie jest mowa, od kilkunastu lat odnosi wybitne sukcesy hodowlane i lotowe. Tegoroczny sezon lotowy był dla niego bardzo udany i zajął trzecie miejsce w Polsce w kategorii lotów krótkodystansowych, zdobywając tytuł drugiego wicemistrza. Od wielu lat odnosi on wspaniałe sukcesy lotowe i przez jego gołębnik przewinęło się już wiele wspaniałych lotników. Do najlepszych z nich możemy zaliczyć ptaka o numerze PLOL 11 21 51 26, który przez 3 lata plasował się w pierwszej trójce najlepszych lotników oddziału 0171 Kielce, zdobywając prezentowane teraz na ekranie pozycje. Na szczególne wyróżnienie zasługują ptaki z linii Janssen-Ritz, a są nimi ptak o numerze PL 0171 08 13035, który zajął trzecie miejsce w okręgu w kategorii A w 2014 roku. Gołąb o numerze PLOL 11 21 51 21. Gołąb o numerze PLOL 11 21 55 51. Gołąb o numerze PLOL 11 21 51 07, który zajął pierwsze i szóste miejsce, osiągając koeficjent 1,06, co dało mu trzecie miejsce na Spartakiadzie Gołębi w Budapeszcie w 2012 roku. Ptak o numerze PL 0171 15 15 16, który zdobył 12 na 13 konkursów i został najlepszym lotnikiem oddziału 0171 Kielce. Natomiast z linii rozpłodowca w lotach wyróżniały się następujące ptaki. Jego syn o numerze PL 0171 13 13 59, który wylatał pierwsze, czwarte i czternaste miejsce, co dało mu piąty konkurs, ale na połączone oddziały na około 10 tysięcy gołębi. Kolejny jego syn o numerze PL 0171 13 13 60, wylatał pierwsze, piąte i dziewiąte miejsce na 11 konkursów w 2016 roku, co uczyniło go najlepszym lotnikiem oddziału 0171 Kielce w kategorii H z koeficjentem około 8 i to bez jednego konkursu. Miał duże szanse na olimpijczyka, ale zginął na ostatnim katastrofalnym locie z maratonu. Wnuczka rozpłodowca o numerze PL 0171 14, 2 lata z rzędu była najlepszą lotniczką oddziału, zdobywając 13 na 13 i 11 na 11. Jest córką gołębia o numerze PL 0171 1360. Kolejny syn o numerze PL 0171 14 14 59 zdobył pierwsze, drugie, szóste, dwunaste i 29 miejsce, osiągając koeficjent 15 w kategorii A za jeden sezon 2016 roku. Przed kolejnym sezonem lotowym został jednak złapany przez jastrzębia. Kuzyn rozpłodowca o numerze PL 0171 16 zdobył pierwsze, drugie, czwarte, ósme i ósme miejsce w lotach i znalazł się w piątej drużynie w Polsce w kategorii A. Córka rozpłodowca o numerze PL 0171 17 wywalczyła drugie, trzecie, czwarte, piąte, siódme, dziewiąte, dwunaste i 29 miejsce, osiągając koeficjent 32,9 za 2 lata w kategorii A. W drużynie w kategorii A zajęła piąte i trzecie miejsce w Polsce.
Wnuk rozpłodowca o numerze PL0171-17 zajął pierwsze, drugie, trzecie, siódme i dziewiąte miejsce i znalazł się w piątej drużynie w kategorii A w Polsce. Kolejny wnuk o numerze PL0171-17 zajął pierwsze, piąte, siedemnaste i dwudzieste pierwsze miejsce i również znalazł się w piątej drużynie w kategorii A w Polsce. Z kolei syn rozpłodowca o numerze PL0171-17 wywalczył pierwsze, piąte, szóste i dwunaste miejsce i znalazł się w trzeciej drużynie w Polsce w kategorii A. Wnuczka rozpłodowca o numerze PL0171-17 zajęła drugie, szóste i szóste miejsce i również znalazła się w piątej drużynie w kategorii A w Polsce. Kolejny syn rozpłodowca o numerze PL0171-17 znalazł się w trzeciej drużynie w Polsce w kategorii A. Wnuczka rozpłodowca o numerze PL0171-18 ma już na swoim koncie zwycięstwo w locie konkursowym. Ten sławny rozpłodowiec jest gołębiem z linii Geralda Kopmana i został zakupiony przez Grzegorza Ubraci Łepuch z Łęknicy. Ten zakup okazał się strzałem w dziesiątkę i znaczna część wybitnych lotników wywodzi się właśnie od tego ptaka. Pomimo tak olbrzymich sukcesów, Grzegorz Durlej jest człowiekiem niezwykle skromnym, a hodowlę gołębi traktuje jako hobby i odskocznie od pracy zawodowej. Kolega Grzegorz zaznacza, że od wielu lat gołębiami młodymi i rocznymi nie rywalizuje, biorą one udział tylko i wyłącznie treningowo w kilku lotach próbnych oraz jako roczne na krótkich lotach bez żadnego przygotowania, nawet jeśli z różnych przyczyn zmuszony jest koszować je na zegar. Uważa, że w tym wieku gołębie muszą się odpowiednio rozwinąć i dojrzeć do wymagań sportowych stawianych przed nimi w przyszłości. Również najlepsze asy lotowe rywalizują tylko na dystansie, na którym osiągają najlepsze wyniki. To powoduje, że gołębie potrafią w wieku 7-8 lat zdobywać wiele bardzo czołowych konkursów na oddział. Oprócz gołębi Grzegorz jest miłośnikiem psów, a w szczególności owczarków niemieckich. Na jego posesji przebywa 11-miesięczny pies o imieniu Chop i kilkuletnia suka o imieniu Vera. Grzegorz, opowiadam teraz o swoim gołębniku, gołębiach i sposobie ich prowadzenia. No teraz stoimy przed gołębnikiem lotowym, typowo lotowym. Tutaj w pierwszym przedziale mam gołębnik samic, wdów. Tutaj obok te trzy przedziały są gołębnikiem wdowców. Natomiast ostatni przedział jest gołębnikiem dla młodych. I tak to wygląda. Tutaj mam w tych trzech przedziałach mam w sumie 44 cele. No i tyle ogólnie zawsze jest wdowców, tyle ileś cel, tyle mam wdowców. Lotuję zarówno samcami, jak i samicami. Nie przywiązuję wagi, powiem szczerze, do tego, nawet jak podczas lotów zginie jakiś partner, czy samica, czy samiec. Nie przejmuję się tym, że powiedzmy wracający z lotu samiec nie zastanie samicy. Dostaje zastępczą jakąś na chwilę i czeka na powrót swoje. Jeśli nie wróci, no trudno, ma zamienianą. Widzę, że nie przeszkadza im. Czy pokazujesz gołębie przed koszowaniem? Przed włożeniem do kosza nie pokazuję gołębi. Nie wiem, może inni pokazują, ja nie pokazuję. Bo uważam, że gołębie są wtedy nerwowe. Ja patrzę po sobie, no też nie chciałbym się denerwować przed zawodami. Lepiej, żeby to wszystko przebiegało spokojnie. Tym bardziej, że mamy taki region tutaj i miejsce, że strasznie gołębie nam się ścinają podczas lotów i dużo gołębi potem mamy zgłaszane, jak nie z kierunku gór, to kierunek tam północny, Warszawa. No i myślę, że to nie jest dobre. Gołąb lepiej, żeby był spokojny. Czy motywujesz ptaki w czasie sezonu lotowego? Nie ma żadnej motywacji, o dziwo. Sam sobie się dziwię, że ich nie motywuję, bo jak próbowałem motywować, to nie było gołębi.
wychodziło mi tak, że jak zmotywowałem, to gołąb się znajdował nie wiadomo gdzieś tam na Ukrainie, czy Bóg wie gdzie. Nie motywuję ich, po prostu one same z siebie tak latają. Głównie ich motywacją podejrzewam, że to jest to, że sama moja osoba, po prostu one jest tak podczas, powiedzmy, sezonu lotowego, jak wypuszczam wdowce na oblot, to dochodzi do tego, że ja muszę wyjść z gębnika, bo one nie wylecą. Jak ja jestem w gębniku, to one będą w celach. Muszę wyjść z gębnika, dopiero one wylatują, bo tak one bronią celi i cieszą się, że tam po prostu ktoś jest. Też często można, no w tym momencie akurat nie da się tego zauważyć, ale jak koledzy tutaj przyjeżdżają, to sami mogą to potwierdzić, że wejdzie się do gębnika samic, to ja już wcześniej uprzedzam, że trzeba uważać, bo od razu wlatują na człowieka, prawda? To po prostu no, taki typ gołębi. Jeden hodowca, który tutaj był, bardzo znana postać, to powiedział, że brakuje, żeby tylko mówiły, a tak już praktycznie wszystko mają. A jak wyglądają codzienne obloty? Oblot wygląda w ten sposób, że otwieram rano wloty, wylatują, latają przez godzinę, czasami nawet tylko pół, bo muszę zdążyć do pracy. Zamykam, mają otwarte tylko wejście, żeby mogły sobie wejść, sypę karmę, ten który wejdzie to zje, nie wejdzie to nie zje, no i cała filozofia. Czy wywozisz gołębie na loty treningowe? Przed sezonem mają 3-4 wywózki, sam wywożę 2-3 razy maksymalnie, potem idą treningowo do kabiny, robimy takie krótkie wywózki, powiedzmy 40-50 km, 2-3. No i to wystarcza przed sezonem i potem idą na loty. W trakcie sezonów nie robię żadnych wywózek, tylko tak jak mówię, rano mają oblot wdowce, po południu samice. Może lepiej by latały, tylko że no jakoś nie przykładam do nich dużej wagi. No też mnie denerwuje. Już czasami to tak trochę już za dużo dla człowieka i to, i to. Czy masz problem z parowaniem się samic między sobą? Tak, samice łączą się, nie zwracam na to uwagi. Dochodzi do tego, że złączą się jedna, dwie pary góra, pilnują podłogi i reszta już się nie łączy. Bo już nie ma miejsca, nie ma gdzie, bo te po prostu tak pilnują, żeby żadna inna nie próbowała założyć gniazda. No i tak się problem rozwiązuje w ten sposób. Czy przed lotami wychowujesz jakieś młode? Przed lotami wychowują normalnie po jednym młodym. Robię tak, że spod rozpłodowych przekładam jajka pod gołębie lotowe, tylko po najlepszych lotowych zostawiam sobie dalej do hodowli, coś wyhodowuję. No i wychowuję po jednym młodym, potem zabieram, no i zaczyna się sezon lotowy. Czy dokonujesz jakichkolwiek zmian w trakcie sezonu lotowego? W trakcie sezonu nie ma żadnego zmieniania, wszystko jest tak samo tydzień w tydzień. No jedynie jeśli chodzi o tam karmienie, bo ja mocno karmię, praktycznie cały tydzień mają taką samą karmę. No i tutaj trzeba po prostu zwrócić uwagę, jak jest zimno, wiadomo, one więcej zjedzą, jak jest ciepło, troszeczkę mniej. Ale ogólnie to tam też jakiś szczególnie na to nie zwracam, nie wiem, może sam nie umiem za bardzo. Po prostu no, gołębie same wybierają to, co jest im najbardziej potrzebne i jakbyśmy tak sami przyjrzeli się, to na początku tygodnia jest tak, że one wybierają dużo strączkowych nasion, wiadomo, że potrzebują odbudować mięśnie i tak dalej. Z upływem tygodnia coraz mniej zaczynają jeść, koniec tygodnia to już typowo wybierają nasiona oleiste i wtedy widać nawet formę gołębia. Jak on dalej w końcówce tygodnia wybiera grochy i te grube ziarna, to znaczy, że nie jest w formie, nie? On jest wtedy ciężki, no i niestety nie można liczyć wtedy na czołowy konkurs. Czy podajesz ptakom w trakcie lotów orzeszki? W tym roku próbowałem, ale one tego nie chcą jeść i dałem sobie spokój. Nie, głównie to karma, tak jak mówię, bardzo dobra karma z kilku firm i to mieszam razem do jednego pojemnika, wsypuję im tyle, ile chcą, wyjadają, jedzą przez 20 minut, to co zostaje zabieram, wysypuję. Nie ma tak, że powiedzmy zostawią ryszpady i ja robię tak, że na siłę one to muszą zjeść. No niestety nie. Wyjadają to, co lubią najbardziej, to, co jest im w tym momencie potrzebne. Ja patrzę tak, jak ja grałem w piłkę, to też wiem, że jak przyjechałem po zawodach, powiedzmy, to nie mogłem patrzeć na jedzenie. Zawsze mama tam, powiedzmy, obiad schabowy i tak dalej, a mnie aż jeszcze bardziej
powiedzmy, nie chciało się jeść, jak to widziałem. Dopiero jak człowiek odpoczął, wiadomo, i go w głębi to samo widać. Przychodził wtorek, środa, to można powiedzieć, że człowiek by zjadł konia z kopytami. I u gołębi to samo widać, ale już końcówka tygodnia, już uzupełniona, powiedzmy, energia i nie ma takiej potrzeby. W jakim dniu tygodnia kąpiesz gołębie? Z tym kąpaniem to jest różnie. Teraz staram się tak w okresie zimowym kąpać je, no nie wiem, tak co dwa tygodnie. Mam trochę problem, że muszę wstawiać tutaj, rozciągam taki koc. Stawiam na to pojemnik do kąpania, no i tak się kąpią, ale tak w sezonie letnim to staram się, że jak deszcz pada, żeby je wypuszczać i wtedy jest najbezpieczniej, bo nawet jak któryś coś tam ma, to powiedzmy, no to tak jakby weszło do wanny jeden po drugim 20 osób, no wiadomo jaka by ta była woda, no i tak samo tu u gołębi. Lepiej jak one tam powiedzmy podczas deszczu same się wykąpią i naturalnie też się przyzwyczajają, podczas lotów jest im łatwiej, prawda, jak się zetkną z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Z jakiej firmy używasz preparatów dla gołębi? Z żadnej firmy, tak, każdy się dziwi. Nawet głównie, no to powiem tak, najlepszym takim środkiem, który stosuję od lat, to jest parzony czosnek. Wygląda to w ten sposób, że tam jeden ząbek czosnku biorę, zgniatam, zalewam wrzątkiem, postoi to 2 godziny, no i dolewam to do pojedynka, do konewki powiedzmy 10-litrowej i to rozlewam wszystkim. I to mają raz w tygodniu, powiedzmy poniedziałek, wtorek. I to jest cała filozofia. Nie podaję na żadnej rzęsistki kokcydiozy, ponieważ no, jakbym spróbował podać, widzę od razu, jak momentalnie coś się dzieje z formą. Później te gołębie nie mogą dojść do formy takiej, jak być powinno. A jeśli chodzi o środki, no to gdyby ktoś na przykład stosował, nie wiem, nie daje mocnej karmy, słabiej karmi i tak dalej, czy tam łyżeczkuje, myślę, że dobre środki ma Marek Trzaska z Petersa, jeśli chodzi tam o aminokwasy, czy tam minerały. Myślę, że dobra firma. A podajesz coś na grzyba? Nie, nie podaję. Czyli nie masz problemów z grzybem? Chyba mam, ale nie zwracam na to uwagi. Jeśli gołębie są w formie i latają, no to po co to psuć? No, nie wiem. Nawet ostatnio był hodowca, nie będę wymieniał nazwiska, wziął sobie jednego gołąbka, prawda? No i przebadał. No i wyszło coś tam. A to, że trochę rzęsistka mają, trochę czegoś tam, trochę czegoś tam. No ale to mówię, no to teraz jaki sens jest? No, ja mówię, że... Mówię szczerze, że nie podaję. A gołębie wyglądają bardzo dobrze, no to mówię, to teraz jaki sens jest w ogóle podawania czegokolwiek i niszczenie im tej flory. Widocznie to może my czegoś jeszcze nie wiemy, prawda, na temat tego sportu gołębiarskiego, że akurat te bakterie, czy jak bakteria coli, ona tak jak i my ludzie mamy, tak i każda żywa istota ma jakieś tam szczepy tych bakterii. To tylko kwestia tego, jeśli go organizm, to ja tak uważam, to jest moje zdanie, jeśli organizm jest w miarę dobrze odżywiony, jest silny, to on nawet jak ma jakieś tam jakieś drobne ustroje, to on sobie z nimi poradzi, prawda? Najgorzej jest tak, jeśli po prostu jest złe zaopatrzenie tego gołębia, on nie potrafi zregenerować swoich sił, no to wtedy wiadomo, te bakterie rozwijają się bardzo i nie daje sobie rady, prawda? Może nawet zginąć podczas lotu. No taka jest moja filozofia. No nie wiem, inni ludzie może robią inaczej, to też sposób, ale ja tego nie neguję. Ja to cenię po prostu. No, każdy robi tak, jak uważa. Czym sugerujesz się, wprowadzając nowe gołębie do swojego gołębnika? Po pierwsze tym, co chcę sam nimi osiągnąć, na jakim dystansie się ścigać i tak dalej, prawda? No bo bez sensu by było sprowadzić gołębie typowo długodystansowe i ścigać się na krótkim dystansie. No niestety to się mija z celem, to tak jakbyśmy chcieli, no nie wiem, wziąć Formułę 1 i tą Formułą 1, nie wiem, jeździć po lesie, prawda? No do jazdy po lesie możemy sobie kupić kłada. I odwrotnie, no, kupić kłada i jeździć, ścigać się na torze wyścigowym, to też mija się z celem. I dlatego ja myślę, że tutaj to, co ja robię, no to szukam gołębi, które pasują do moich wymagań, to, co ja chcę nimi osiągnąć, a tak jak mówię, no, moim takim priorytetowym dystansem to jest loty do 500 km.
nawet i 500-ki, tylko że nie latam tych 500-ek, bo ich nie mam, tylko mam prawie 600-ki. A myślę, że to między 500 a 600 to już jest taki dystans, że tam już naprawdę to jest decydujące, każde tam 10-20 km decyduje o sukcesie. No i dlatego skupiłem się głównie na lotach takich kategoria AB. Może kiedyś będziemy także, że te 500-ki będą takie troszkę krótsze, no nie będzie takich wydłużonych. I wprowadzając gołębia do hodowli, zwracam uwagę, czy wychodzi z dobrej linii. Nie to, że sam tam super wylatał, bo to nie sztuka, bo to może być to też przypadek, tylko w sensie takim, że jeden gołąb zrobił super wynik, natomiast cała rodzina przez lata nic nie robiła, dlatego staram się wprowadzać gołębie. Nie musi to być bezpośrednio dziecko jakiegoś wybitnego lotnika, rozkładowca, może to być wnuk, prawnuk, byle to było zimbredowane na daną linię, ale na bardzo dobrą linię, gdzie tam z pokolenia na pokolenia pokazują się super dobre lotniki, prawda? Dużo, dużo tych gołębi się powtarza, że potrafią zdobywać takie sukcesy. Druga sprawa to jest to, że też, no, bynajmniej ja tak uważam, że i dlaczego potem na przykład duże, wielkie hodowle coraz słabiej to wychodzi. No bo jak człowiek tak jak na początku zaczyna, no nie ma tych pieniędzy za wiele, kupi się jakieś te gołąbki, no bo nie ukrywajmy, no nie można wydać nie wiadomo jakich pieniędzy. Wiadomo, jak kupujemy gdzieś tam, to każdy to, co tam ma najfajniejszego, zostawia sobie, to, co może odstąpić, odstępuje, prawda? No i te gołębie odstępowane z reguły są jakieś tam, że powiedzmy, anatomicznie mają jakieś tam wady, może byśmy zamiast ich woleli innego, ale takie są, jakie są. I jednak to się przekłada na to, że te geny, tak myślę, że te geny jednak, te wartościowe, te gołębie takie mniej, które słabiej troszkę wyglądają, one mają lepsze. I o tym też pisał Anker, bo na tym też się dużo opieraliśmy. I on mówił, że właśnie do hodowli dobrze jest zostawić te najbardziej zdegenerowane gołębie. Tylko że dlaczego hodowcy tego nie robią? No bo właśnie z celów marketingowych też. Nie każdy chce, bo ktoś przyjdzie, zobaczy, no taki pokraczny gołąb, jeden, drugi, dziesiąty, no cóż to za hodowla, prawda? A jednak tak to wygląda, bo te właśnie najbardziej zimbredowane i tak jak nam się wydaje, no zdegenerowane gołębie, one mają super mocne geny i często możemy się przekonać o tym, łącząc właśnie te gołębie, niby wychodzą dwa brzydkie. Mam tu nawet przykład, mógłbym pokazać, mam samicę taką z Engelsa, powiedzmy, no jakby złożona z dwóch gołębi, tylko że jest mocno zimbredowana, a wydała tak przepięknego gołębia, że to jest najpiękniejszy gołąb na moim gołębniku i w życiu, gdybym komuś powiedział, że to jest po tym gołębiu, to by mi nie uwierzył. A często gęsto jest tak, że są dwa przepiękne gołębie, łączymy je i wychodzą zupełnie inne ptaki. Gołębie prowadzisz w krzyżówce czy w pokrewieństwie? W większości robię pokrewieństwo, nawet tu wśród kopmanów to staram się łączyć w pokrewieństwie, tyle że dalszym, no bo też trzeba uważać, żeby coś złego sobie do hodowli nie wprowadzić, bo dużo, no nie będę ukrywał, no człowiek stara się, bo wiadomo, że no nie wolno zbyt długo trzymać tego w pokrewieństwie, trzeba szukać czegoś nowego, no ale już jak się ma jakiś tam poziom, no niestety trudno jest coś wprowadzić też wartościowego, żeby dorównywało. Ja już nie mówię, żeby było lepsze, ale żeby na podobnym poziomie było, prawda? Żeby można było tą krew jak gdyby troszeczkę rozrzedzić, żeby można było wykonywać dalsze połączenie, żeby to nie było na takiej zasadzie, że brat, siostra i tak dalej, ojciec razy wnuczka. Czyli nie tylko z krzyżówki można wyhodować świetne lotniki. Ja mam na to troszeczkę inny pogląd, z tego względu, że dlaczego na przykład u ludzi nie stosuje się pokrewieństwa? Ano dlatego, że no nie mamy eutanazji i tak dalej, nie wolno zabijać i tak dalej. Natomiast u gołębi możemy się przekonać, ja niejednokrotnie się przekonałem i pokażę też takiego gołębia, gdzie było przez parę pokoleń łączenie, z powrotem wracanie na linię i co się okazało? Gołąb wyszedł o wiele, wiele ładniejszy, mocniejszy i tak dalej niż te gołębie wyjściowe. I jakby to się kłóci z tą teorią, że powiedzmy pokrewieństwo niesie za sobą. Ja myślę, że w pokrewieństwie jest to, że
ono niesie coś złego w przypadku, jeśli mamy gołębie z wadami genetycznymi. Jeśli te gołębie wyjściowe, z którymi zaczynamy pracować, mają wady genetyczne, to one później przekazują to na potomstwo. Jeśli zarówno ojciec, jak i matka mają tą samą wadę genetyczną, to momentalnie już w pierwszym pokoleniu pokaże się to u ich dzieci, prawda? A jeśli gołębie natomiast jak najmniej mają tych wad genetycznych, no to wręcz przeciwnie, to pokrewieństwo jeszcze, powiedzmy, wzmacnia je i wychodzą jeszcze lepsze, powiedzmy, gołębie, już na pewno fenotypowo. Są niektóre linie, gdzie nie warto zaczynać, prawda? Są super linie gołębi, które super latają i tak dalej, ale nie znoszą pokrewieństwa. Dlatego nie znoszą, bo w swoich genach mają już jakieś tam wady i po prostu kumulowanie ich doprowadza do tego, że potomstwo no już niestety jeszcze bardziej odziedzicza to, ma ich coraz więcej, no i niestety to się momentalnie ujawnia i gubią się. Co przyczyniło się do twojego tak wielkiego sukcesu w lotach konkursowych? I właśnie to te gołębie, to ta linia przyczyniła się do tego głównie, ponieważ ja, tak jak mówię, jakiejś szczególnej pracy nie wkładam w te gołębie. Po prostu to one mają się dostosować do moich możliwości, a nie odwrotnie, bo ja mam pracę, ja mam rodzinę, mam dom i tak dalej. I to, co mogę im poświęcić, to ja im poświęcam. A jak zauważyłem, to nie trzeba im dużo przeszkadzać. No i oczywiście bardzo dobry gołąb, bo tu często, gęsto koledzy pytają, o co w tym wszystkim chodzi, jak to karmić, albo to wywózki, albo to treningi. No, każdy się dziwi. Ja nie trenuję gołębi. W sezonie nie ma żadnych wywózek. Może gdyby były, byłoby znacznie jeszcze lepiej, ale no, ja już nie mam zdrowia na tyle, żeby włożyć te klatki. Mam golfa, powiedzmy piątkę, rozkładam te siedzenia, potem człowiek cały ukurzony, uwdycha się tego i już mam dosyć. Na tym kończymy nasz reportaż z tej niezwykle utytułowanej hodowli gołębi pocztowych i życzymy koledze Grzegorzowi kolejnych lat pełnych sukcesów lotowych.